Siemanko, pokażę to nowe modowanie z auta na auto, nie jest jednak ono solo. Potrzebny nam jest tu, generalnie to dwóch znajomych. No jeden na sesji, który będzie nam pomagał i drugi gdzieś tam jeszcze w jakimś lobby tytanicznej na sesji dla zaproszonych, dla PS4, PS5, a dla Xboxa bym musiał opuścić. Ja tu szybka, mała rozkmina i zrobiłem to, że nie potrzeba dołączać do innego gracza tam gdzieś kurwa w innej sesji. Potrzebujemy auto, które przekazuje mody arenę, w arenie auto, które tracimy, no i znajomego, który nam pomaga. Obaj jesteśmy w klubie samochodowym, mamy tutaj swoje pojazdy. Ja ten, który przekazuje mody, wsiadamy do niego. Wsiadamy, te opcje warsztatu, tuning, zmieniamy w aucie cokolwiek, opuszczamy warsztat. No znajomy też musi być w klubie tym samochodowym, też mieć swój pojazd. Tryb celowania, tu nic nieistotne. Teraz tak, wysiadamy z pojazdu, wchodzimy w interakcję, ten klub samochodowy LS, rozpoczynamy sprint. Ale to na zewnątrz, nie siedzimy w pojeździe. Teraz wasz znajomy dostaje zaproszenie, przyjmuje je na telefonie, wsiada do swojego pojazdu i na dole, w prawym górnym rogu będzie odliczanie. Jak zostaną 2 sekundy, znajomy spamuje A na Xboxie, X na PS4-5. Musi tu pospamować, bo tam będzie miał w lewej rogu okienko, żeby tam wjechać sam czy ze znajomymi, no to musi potwierdzić. Czyli spamuje, dostają 2 sekundy, spamuje A lub X. Teraz znajomego tam wyrzuci z auta, chwilę czeka, cofnie go z powrotem do, z tego toru wyścigowego do klubu samochodowego. I teraz tak, my mamy cały czas czarny ekran, no PS4, PS5 może skorzystać z tego kolesia, co tam im świadczy te usługi w lobby tytanicznej roboty, czy cały czas na sesji dla zaproszonych. No to wtedy byście PS4, PS5 dołącza do typa, potwierdza wszystkie komunikaty jak leci. Xbox by tu potrzebował jeszcze jednego, który odpali im lobby tytanicznej roboty, tam kurwa, my do niego dołączamy, pierwszy komunikat mamy, on opuszcza, my potwierdzamy resztę. Tu zrobiłem to po swojemu. Cały czas okienko znajomego. Poczekajcie chwilę, polatajcie sobie nawet minutę po tym klubie samochodowym jako znajomy. No chyba, że macie ich tam do oporu, no to niech tam któryś wam odpali, będzie szybciej. Ale ja to robię tak, że ja znajomym odpalam sobie teraz, tam czekam chwilę, mówię nawet minutę, odpalam tą misję z mapy, czyli mój znajomy, który mi tu pomaga w glitchu, nie? Odpala misję z mapy, jak jest w lobby, my do niego dołączamy. My do niego dołączamy, jak mamy komunikat, czy na pewno chcesz dołączyć do sesji, mówicie znajomemu, żeby opuścił te lobby. On opuszcza, a my potwierdzamy wszystkie tam komunikaty, jak leci ten i następny. Znajomego z respi tutaj na dachu i on tu czeka. Nie wchodzi nigdzie, a my otwieramy interakcję i zabijamy się. Teraz to my odpalamy sobie tą samą misję z mapy. I jak będziemy w lobby, zwyczajnie opuszczamy. Dobra, lobby możemy opuścić. I teraz po prostu wsiadamy do auta i udajemy się na arenę. Gdzie no, były modowania już różne, no, te, zwłaszcza w arenie solo, jak były. Też kiedyś było jeszcze jedno takie, coś z bunkrem, pamiętam, Lost Glitch znalazł. Też było jakieś modowanie. No, ale to jest kurwa kosmiczne.
No ale działa, no, na jedno auto 10 minut, to fajna sprawa. Bifem szybciej robię, kurde, kartu kary jak to, no ale jest jakieś tam, nie każdy ma dwie konsole, no może sobie właśnie w taki sposób pomodować te furki. Bardziej, że u założycieli tego Glitchmana i tego BNG są filmiki, jak zmodować do tego jeszcze samoloty, pojazdy specjalne, także możecie u nich sobie tam pooglądać. Ja tu tylko pokazuję metodę. Najlepiej dla Xboxa według. Dobra, dotarliśmy do areny. Wchodzimy, wsiadamy do auta, które chcemy sobie zmodować. I zwyczajnie nim będziemy wyjeżdżać na zewnątrz. Stoi jakieś Banshee. Gaz do dechy. A wyjechaliśmy na zewnątrz, wysiadamy z pojazdu zwyczajnie przez menu interakcji. Klikamy zwróć pojazd osobisty. I teraz znajomy. Dopiero teraz znajomy może wejść w jedno z tych niebieskich kółek do tego klubu samochodowego. Będzie musiał sprowadzić z powrotem swój pojazd osobisty. Wsiąść do niego i znowu spamować literkę A na Xboxie, X na PS4. Jak widać, pojazd jest na zewnątrz. Interakcja, sprowadź pojazd osobisty. No, bez minimapy trzeba go tutaj sobie odszukać. A później jeszcze wrzucę drugi filmik, kopiowania aut od znajomych. Też z tym opresorem, ale bez żadnych tam tych kurde misji z kasyna, z garażu, bo po co, jak jest stara metoda na off-radar, która cały czas działa, to pokażę tam tą metodę, jak kopiować auto od znajomych bez tych kurde akcji zgliczowanych tych spod mapy. Dobra, teraz znajomy wsiada do auta i spamuje A. PlayStation spamuje X. Dobra. Znajomego znowu wywaliło z auta. Za chwilę rozpocznie się ten cały sprint. My zaliczymy zgona, a znajomy będzie musiał zwyczajnie opuścić najlepiej sesję, bo nie będzie mógł przez telefon opuścić tego sprintu, to najlepiej jak odszuka nową sesję albo pójdzie na kreatora. My zaliczaliśmy zgona, z respi nas w tym aucie, którym wyjeżdżaliśmy z areny, odsyłaliśmy. No i teraz znajomy najlepiej daje start online, kreator. Wyścig nam się kończy, a my żeby zapisać to auto, musimy udać się niestety do mechanika. Gdzieś do mechanika na mieście, nie mogę nim na przykład wrócić teraz od razu do areny, bo straci całe te wszystkie mody, będzie z powrotem kurde standardowy. Także teraz jedziemy tylko do mechanika, zmieniamy w aucie cokolwiek i mamy świeżo zmodowaną furkę. Jest modowanie, kto chce, niech się bawi. Pozdrawiam, elo. Magic touch.